Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Standardowo niedziela, natomiast odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ znowu tyle gier nam wpadło w ręce, czego się znowu nie spodziewaliśmy, ale no wyszło jak wyszło, nie wynarzekamy. Więc odcinek będzie podzielony troszkę na... No w sensie na pół. Będą dwa odcinki, natomiast jakby z jednej serii, więc będziemy... Z wami dwa dni pod rząd. będziemy tak samo ubrani, gdybyście byli zaskoczeni, ale jakby nagrywamy to teraz, ale podzielimy odcinek na dwa. W związku z tym, żeby wam to się łatwiej oglądało, bo jednak oglądanie odcinka prawie godzinnego czasami po prostu jest pewnie męczące, mam nadzieję, że nie. To będziecie sobie i w niedzielę część, i w poniedziałek część, więc będziecie dwa dni z nami. Zanim zaczniemy odcinek, chcemy zapowiedzieć bardzo ważne dla nas wydarzenie. 21 listopada jest obchodzony Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Dla Wrocławia jest to dość szczególne, mamy wrażenie, święto, bo świętują po raz 18 w tym roku. Pełnoletnie urodzinki. 18 urodziny. Tak, i zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miejski w Wrocławiu, dokładnie przez Wydział Turystyki i Promocji Miasta, do udziału w tym wydarzeniu, więc w ogóle bardzo dziękujemy, bo byliśmy bardzo zaskoczeni, bo akurat na nas padło. Będziecie mogli świętować Dzień Życzliwości z planszówkami. Razem z nami, z miastem Wrocław i z naszą ulubioną awarią prądu. Więc może teraz czas... Ale magia. I mamy koszuleczki piękne, tak? Od miasta, od właśnie miasta Wrocław. Bo 21 listopada jest ten Światowy Dzień. Natomiast 26 listopada będziecie mogli świętować razem z nami, właśnie z miastem Wrocław i z awarią prądu. W awarii prądu oczywiście. Tak. Dzień życzliwości z planszówkami. Czuję się jak pszczółka troszkę. Będziemy tam razem z awarią prądu tłumaczyć zasady różnych familijnych, bardzo przyjemnych tytułów, bardzo życzliwych, bo nie będzie to dzień życzliwości. Taki masz plakat jeszcze, tak? Chcesz pokazać? Całe miasto jest oplakatowane. Tak, dokładnie. Ja wam może powiem taką anegdotkę, że jak byłem na studiach, to już zawsze było od tamtego czasu. I zawsze się wszyscy śmiali, że ja na pewno tego dnia nie będę obchodził. Czyli każdy twierdził, że nie jestem życzliwy. Ja myślałem, że jesteś życzliwy cały rok i tego dnia będziesz miał wyjątek. Dostaliśmy w ogóle też mnóstwo fantów od miasta, takie przepiękne torby na przykład w tym żółtym kolorze, więc generalnie w maju nie polecamy, bo was meszki objedzą. My będziemy tłumaczyć gry. Jeszcze dokładnie nie wiemy, na jakie tytuły będziemy podzieleni i w jaki sposób się tam dogadamy. Oczywiście będzie formularz do zapisów, gdzie będzie można się zapisać na te gry, ponieważ, no wiadomo, awaria prądu też nie jest z gumy, więc są miejsca ograniczone na to wydarzenie. O 15 startujemy, do około 18 potrwa wydarzenie. Będziecie mogli zagrać takie gry jak Dobry Rok. Chciałem powiedzieć Miodny Bzyk, bo czułem się jak pszczółka. Miodny Bzyk. Będzie oczywiście Flamecraft, jak zawsze, bo to jednak najbardziej taka rodzinno-familijna gra. Będzie Kaliko, oczywiście będzie Azul, będą gry od naszej księgarni, czyli właśnie Sen, Smoki, Nowe Sowy i tak dalej. Będą też gry dla najmłodszych dzieciaczków, czyli będzie gra właśnie dla dzieci, które wygrało ostatnią planszową grę roku w Krainie Baśni. Oczywiście większej szczegółów będziemy przekazywać bliżej wydarzenia. Dzisiaj już wam zapowiadamy, że coś takiego na pewno będzie miało miejsce. A poza grami czekają na was życzliwe niespodzianki, więc zapraszam. Tak, przechodzimy do odcinka, co nam wpadło w ręce i zaczynamy chyba od tego, co nam wpadło w ręce, bo tak są gry ułożone, nie? Nie, ja chciałem zacząć od tego, co obiecałem wam w zeszłym tygodniu, czyli od konkursu. Na Instagramie po tym odcinku startuje konkurs z grą Matka Ziemia, w której będziecie mogli zgarnąć ten tytuł dla siebie. A co trzeba będzie zrobić? Jak pewnie już nas znacie, nasze konkursy instagramowe cechują się tym, że są to po prostu bardziej gry losowe. Bo jednak nie czujemy się na tyle kompetentni, aby oceniać czyjąś twórczość. W przypadku gry od wydawnictwa Taktik rzucimy kośćmi z gry Chodź na słówko. Tam są kostki z literkami. Jeszcze nie wiemy, które kostki, natomiast wybierzemy trzy. Opiszemy, jakie są możliwości liter na ściankach, rzucimy nimi i trzeba będzie podać kombinację, która wypadła. Egzemplarz Matki Ziemi trafi do jednego z was bezpośrednio od wydawcy, więc serdecznie zapraszamy do udziału. Link oczywiście będzie w opisie bezpośrednio do konkursu, ale przy okazji powiedzmy trochę jeszcze o tym, o tym tytule. Bo my zagraliśmy w Matkę Ziemię w tym tygodniu. Udało nam się zagospodarować czas tak, aby znaleźć. I Piotrkowi spodobała się gra quizowa. Spodobała mi się ta gra quizowa dlatego, że te pytania, które tutaj są, nie są takie oczywiste. Ponieważ te pytania mają fajny wstęp, czyli opisują problem, który dzieje się na przykład na świecie ze środowiskiem, zagrożonymi gatunkami. Potem jest zadane pytanie, które nie jest zadane wprost, ale jest to jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli my z tego wstępu musimy wywnioskować, w jaki sposób na przykład zmiany środowiskowe wpływają na populację żółwi. Mi się to bardzo skojarzyło właśnie z pytaniami na takich egzaminach, nie wiem, gimnazjalnych, trochę na maturalnych, może, no maturalny może to nie jest poziom, bo to są rzeczywiście pytania troszkę prostsze. No czuję tutaj to, że to nie jest suche pytanie typu, jaka jest kolonia żółwi? Nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań,
rozwiązań technologicznych w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Co jest większym wyzwaniem? Wychwytywanie czy składowanie? No i wiecie, składowanie. Odpowiedź była B, czyli składowanie. I tu jest na przykład z tyłu napisana ciekawostka, dlaczego tak jest. Opracowanie metod wychwytywania dwutlenku węgla jest dużym wyzwaniem. W przypadku składowania zawartości dwutlenku węgla w gazie powinna wynosić około 95%. Przy emisji jest to jednak zwykle 10-15%, dlatego też gazy spalinowe muszą być w jakiś sposób skoncentrowane przed ich składowaniem. Są tutaj naprawdę bardzo fajne ciekawostki, bardzo fajne wyjaśnienia z tyłu na tych kartach. Gra jest naprawdę po prostu jest mądra. My czujemy po prostu tego, że my się dużo rzeczy dowiedzieliśmy z tego tytułu. Tak. Mimo tego, że zagraliśmy naprawdę dopiero raz, zanim spakujesz, żeby nie było, bo ostatnio mówiliśmy, że mamy burdę w pudełku i żeby też nie było, bo my sobie popakowaliśmy. My do końca eko nie jesteśmy, to tutaj pokazuje. Natomiast musieliśmy zachować porządek, bo w pudełku tego nie było. Nie było tylko dlatego, to o czym mówiliśmy ostatnio, że gra jest naprawdę bardzo ekologiczna, a same karty, które, one były owinięte w folii, ale w pełni biodegradowalną. A jeśli chodzi o tytuł, on rzeczywiście nie był w ogóle w folii, był tylko zapieczętowany, co miało pokazywać tego ducha eko. W związku z tym właśnie nam zrobił naprawdę porządny bałagan w pudełku. No pytania się pomieszały. Nie mamy też takich chorebek papierowych. No strunowe są po prostu najbardziej dostępne i dlatego je mamy. Trochę zaburzamy klimat eko w tym tytule. Dla porządku po prostu tu jest. Tak. Gra ma bardzo fajną mechanikę, jeżeli chodzi o to, że jest to gra kooperacyjna. Ponieważ każdy z graczy otrzymuje tutaj swoją misję, w których są kolory kart, które musi zdobyć, czyli odpowiedzieć dobrze na dane pytanie. Jeżeli każdy z graczy spełni swoją misję, czyli zdobędzie karty w tych kolorach, które określa ta karta, uda nam się wygrać grę. Rzucamy kostkami. Będziemy wyrzucać jedną kostkę z liczbą, jedną z kostkę z literą. One nam dadzą na przykład układ. 1E. My przez ten układ 1E będziemy musieli planszę, ośrodkowe koło przekręcić w taki sposób, aby właśnie te literki się zgadzały ze sobą. Wtedy nam to pokaże, które karty możemy sobie ściągnąć z zewnętrznego koła do tego środkowego koła, po to, aby ono było dla nas dostępne. Po tym środkowym kole poruszamy się pionkiem. Pionek oczywiście może poruszać się to o tyle oczek, ile wypadnie na naszej kości z liczbą. Jak będziemy wybierać dane pytanie, to odpowiadamy wspólnie. My decydujemy w ciemno. Mamy oczywiście takie żetony z literkami, czyli to są nasze jakby odpowiedzi A, B, C, D. I my decydujemy, czyli na przykład gracz aktywny odczytuje pytanie, my sobie decydujemy, która to będzie odpowiedź, zagrywamy swój żeton, na koniec odkrywamy. I teraz powodzenie. Ale jeszcze w ogóle jest... na karcie pytania jest informacja, ile odpowiedzi jest prawidłowych. Właśnie, to chciałem teraz powiedzieć, że powodzenie... Aha, nie, tego nie chciałem. Nie, właśnie nie chciałeś się powiedzieć na drugiej stronie. Tak, bo nieraz jest tak, że można zagrać po prostu więcej żetonów, bo są pytania typu, że na przykład prawda, fałsz i część odpowiedzi jest dobra, część odpowiedzi jest fałszywa, czyli nie jest na przykład zawsze jedna dobra odpowiedź. Powodzeniem danej misji jest to, że z tyłu na karcie jest taka tabelka, która określa, ile poprawnych odpowiedzi powinno paść, czyli ile graczy powinno zagrać dobrze, aby ta misja, czyli ta karta, została spełniona. Oczywiście ta liczba jest zależna od tego, ile osób gra konkretną rozgrywkę. Mi się bardzo podobała. Jest to naprawdę bardzo fajny, ciekawy twist, że jest to po pierwsze gra kooperacyjna, mimo że jest górą quizową, że ma bardzo fajnie rozwiązane pytania, w bardzo ciekawej formie, z wieloma ciekawostkami traktujące naprawdę problemy teraźniejszego świata. Ja też w ogóle uważam, że akurat jeśli chodzi o ten tytuł, tak jak już kiedyś też mówiliśmy na temat wydawnictwa Science Boards. Tytuły tamtego wydawnictwa powinny być kierowane do szkół. I akurat uważam, że ten tytuł tak samo powinien pojawić się albo na lekcjach przyrody, bądź biologii, bądź być w świetlicach szkolnych, żeby dzieciaki naprawdę mogły chłonąć ten temat tej ekologii. No a też wiemy, bo jesteśmy, no Piotrek tym bardziej, po biologii jest konkretnie taki dział, jeśli chodzi o ochronę środowiska w liceum na biologii rozszerzonej, więc tym bardziej powinno być to naprawdę jako taki obowiązkowy materiał edukacyjny w szkołach. Tak ja uważam. Wpadajcie na Instagram, aby jeden taki egzemplarz zgarnąć do siebie. Rudy lis. Jak my teraz tutaj. No. Mam na rydza smaczek. Rudy lis. A lis, a ja rydz, Boże. No przecież to jest rudy lis. No ja wiem, a ja o rydzu. To jest nowa gra od wydawnictwa Muduko. Duży kartonik jak na Muduko. Taki szeroki, grubiutki. No. Jak Diorek. W którym mamy suchościeralne tabliczki, jedną tabliczkę, która nam będzie pomagała w ostatecznym punktowaniu i sprawdzaniu odpowiedzi. Takie tabliczki z numerkami rund kart. Mamy oczywiście długopisy. Mamy oczywiście komiks, który uznałem, że jest trochę straszny. Bo tu króliczki robią niespodziankę lisowi, a na końcu on chyba umiera. Nie, on pada na zawał, bo się... No to pada na zawał, to umiera, nie? Czemu? Można uratować. Ale to już on jak kipnięty trochę wygląda. I mamy karty. I myślicie sobie, no ale co to?
To o co chodzi w tej grze, skoro tu są tylko karty? Czym one się różnią, bo są takie same? Wszystkie podobne, nie? Słuchajcie, ja zagrałem w ogóle ten tytuł sobie sam na początku, kiedy Piotrek był w pracy. Bo najpierw też tak w ogóle sobie przeglądałem, wiecie, bo one były ładnie opakowane, że jakby każdy teren był na sobie. Czyli mamy sawannę, mamy sobie ocean, las i mamy farmę. No i one były ułożone tak na sobie. I ja tak sobie odchylam, patrzę... Takie same karty, nie? Że wiecie, że drzewa. Wie, o co tu chodzi? I dopiero potem w instrukcji zobaczyłem, że te karty są różne. Na przykład tu jest jedna żyrafa, tu jest jedna zebra, tu jest znowu jedna żyrafa inaczej ułożona. Tu jest zebra i kotek, żyrafa i kotek, żyrafa, zebra, kotek. Mhm. Kotek jest generalnie wszędzie, wszędzie się wciśnie. Jak to kot? I mamy sobie różne rodzaje zwierząt. W lesie mamy niedźwiedzia i króliczka, na sawannie żyrafę i zebrę, ocean to delfin i ośmiornica, a jeśli chodzi o farmę, kura i świnka. Świnka Pepinka. Na początku rozgrywki musimy przetasować sobie nasz stosik, wybrać 19 kart, tasować 20 tetragoliska, jeszcze raz przetasować. Bierzemy sobie pierwszą kartę. Patrzymy, na niej jest kura. Mamy swoje planszetki. Ja na planszetce w pierwszej rundzie wpisuję taką liczbę, ile pojawiło się tego gatunku z tej karty wcześniej. Mamy pierwszą rundę, więc mamy jedną kurę. O, druga karta znowu z farmy. Pojawiła się i kura, i świnka. Na tej karcie mamy świnkę jedną, kurę mamy jedną, ale kura już była, więc kury mamy dwie. Więc łącznie wpisujemy trójkę, trzy zwierzęta. Niedźwiedź, jeden niedźwiedź. Trzecia runda wpisujemy jedynkę. Króliczek, jeden króliczek. Wpisujemy w czwartej rundzie jednego króliczka. Same różne. Żyrafa i zebra, dwa. No bo nie było wcześniej żyrafy i zebry, a one są w dwie na tej sawannie. Niedźwiedź i króliczek. I teraz ja sobie myślę, co to było? Cofam się w głowie, że na tej karcie mam króliczka i niedźwiedzia. Króliczek, niedźwiedź. Już wcześniej był króliczek, już wcześniej był niedźwiedź. Wpisuję czwórkę. I ja muszę sobie w głowie liczyć. Z każdą kolejną rundą, jest ich 20, musimy rozkminiać, ile było tych zwierząt, tych gatunków, które są na wyłożonej karcie wcześniej. Jeśli wylosujemy kartę tego cwanego rudego lisa, to musimy określić, ile gatunków łącznie było wcześniej. Gatunków łącznie jest 9, no bo jeszcze występuje ten cholerny kotek, a ten kotek jest wszędzie. I kot potrafi najbardziej namieszać, bo nagle zaczynasz się zastanawiać i myślisz sobie, może ile tego kota już było wcześniej? No nie pamiętam, nie? I początkowe rundy były takie, że jeszcze mniej więcej pamiętałem, co się pojawiało. Bo nawet sobie w głowie możesz powiedzieć. A im dalej, to już później to było takie, że ja mówię, to już dawno się pogubiłem. Natomiast chodzi. Spoko właśnie jest to, że na końcu jest ta nasza tabliczka, gdzie nam pomaga w tym liczeniu, to jest spoko rozwiązanie. Mm-hmm. Jeśli jesteśmy pewni wyniku, wiem, że wcześniej na 100% łącznie z tym niedźwiedziem było ich 5, to ja mogę raz w rozgrywce tą piątkę wziąć w kółko. To oznacza, że podwoi mi to punkt na koniec rozgrywki. Jeśli nie jestem pewien jakiejś cyfry, lepiej wpisać mniejszą wartość, bo tę mniejszą wartość otrzymam. Jeśli ja przestrzelę wynik i wpiszę wartość większą, nie dostaję nic. Skreślam sobie wynik, od razu mam 0. Spoko pamięciówka. Nie wiem, czy dzieci dadzą radę z taką liczbą zwierząt. No chyba wy dzieci mają lepszą pamięć niż ja, może my się starzejemy po prostu. Może. Przy końcowych rundach wpisywałem wszędzie 4. Gra jest do 5 osób od jednego uczestnika. Natomiast oczywiście na końcu jest informacja tak naprawdę o tym, gdybyśmy mieli więcej pudełek, możemy grać w ile osób chcemy, tak? No bo jakby to gramy w czasie rzeczywistym. Tak, więc. I chodzi tylko o to, żeby mieć te karteczki, nie? Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie wiedziałem, co to jest kompletnie. Tea Time Crime. Na początku myślałem, że to jest taka stricte gra detektywistyczna, natomiast nie. Jest to gra układanka logiczna, taki trochę abstrakt po prostu. Będziemy musieli wskazać detektywami złodziej. Albo fanty, wskazać pomieszczenia. Na początku mi się ta gra i planszetka trochę kojarzy z tą grą Zgadnij Kto To, bo są okienka. Gra w ogóle z kośćmi, gdzie mamy aktywnego i pasywnego gracza, której jedna osoba rzuca kośćmi, czyli ten aktywny gracz, no i patrzy, jakie mamy wartości kości. Możemy te kości przerzucać do dwóch razy i będziemy sobie garniali kostki o jednej wartości. Mamy sobie tabliczki. O, ptak leciał. Sikorka przyleciała do nas na balkon, nad Jarekiem przepędził. Mamy sobie tabliczkę takiego domu, gdzie mamy oczywiście kolumnę i mamy rząd. Jeśli chodzi o kolumnę, w kolumnie mamy wpisane wartości kości od piątki do jedynki. Jeśli chodzi o rząd, mamy informację, ile tych samych kości o takiej samej wartości. Gdybym ja sobie wybrał trzy kości o wartości 3, no to oznacza 3-3, czyli ten akurat na środku kafelek. Mamy tutaj kafelki w naszych kolorach. Na początku rozgrywki mamy kafelki detektywów, które układamy po przekątnej. Resztę kafelków rozkładamy losowo. One są oczywiście wszystkie obrócone tymi okienkami. Wezmę sobie 3 kości o wartości 3 i tu będę miał kafelek z okienkiem zamkniętym, to po prostu go obracam na drugą stronę i patrzę, co tam jest. Jeśli jest tam kafelek z kością, na przykład, nie wiem, z dwójką, to muszę ułożyć sobie obok dwójki kolejne okienko. Z
dwójką, do wykorzystania później. Jeśli byłby tutaj detektyw, no w tym przypadku akurat by był, bo to byłoby przekątne. Ale jeśli byłby detektyw, mógłby to być złodziej, mogła to być matka złodziei, to wtedy po prostu obracamy kafelek na drugą stronę. Jeśli następnie znowu bym wybrał sobie w kolejnych rundach, jeżeli już tu będę miał inną sytuację na planszy, że będę miał więcej pustych okienek, jeszcze raz bym sobie wybrał trójkę i miałbym tutaj na przykład detektywa, to mogę go przełożyć na inne miejsce, które jest puste. Nasi detektywi mają latarki skierowane w różne strony i musimy tymi latarkami oświetlić albo podejrzanych, albo złodziei, albo pokoje. Latarki detektywów zgadzają się z każdej strony. Układamy na nich taki znacznik latarki, drewniany, co oznacza, że na koniec gry zapunktuje. W trakcie rozgrywki to ułożenie się może zmieniać. My możemy tego detektywa sobie przełożyć, możemy przełożyć tych złodziei. Złodzieje muszą być oświetleni z konkretnych stron, co nam może trochę zaburzyć później to, że na przykład detektyw już raz był zapunktowany, coś się przełoży i to się zmienia. Musimy tę latarkę odrzucić. Gra się skończy, kiedy jeden z graczy swoje 5 latarek ułoży na 5 detektywach. Grało się w to nawet całkiem przyjemnie. Rzeczywiście poziom już później tego kombinowania był troszkę większy, ale no ograniczają nas tu kości. I wiecie, w momencie, kiedy ja chciałbym dobyć coś, bo potrzebuję na przykład przestawić danego detektywa w inne miejsce, to oczywiście poprzez te żetony okienek, które już gdzieś tam mam odsłonięte, mogę zmodyfikować jako tako wynik kości, ale nie zawsze jest to możliwe. Więc jestem w pewnym momencie zablokowany przez losowość tych kości, mimo że to jest kafelkowy jakby abstrakt trochę. Wykonanie jest super, jak to mówiłem do Marcina, że podobają mi się te ilustracje, podoba mi się ten domek, jakby to wszystko, ale nie podobają mi się te drewniane elementy. Nie podobają mi się kostki, nie podobają mi się te latarki. Jest to zwykłe, takie jak po prostu ze sklepu po 5 zł. I to mi się nie podoba. W dużym skrócie, wybierz wszystkie kostki z taką samą liczbą oczek, aktywuj odpowiednią płytkę, zdobywaj punkty dobrze rozmieszczonych detektywów. Jeżeli nie lubicie losowości w takich abstraktach, aż takiej mocnej, która zależy od rzutu kostką, no to wtedy ta gra może wam się po prostu nie spodobać. Ja mam teraz tutaj dwie giereczki. Dzisiaj tylko pokażemy, ponieważ pokusiliśmy się o zakupy w planszostrefie. I powiem wam szczerze, że to jest teraz moje jakieś uzależnienie. No, Piotr, planszostrefa i planszomania to są dwa sklepy. Jak ja wejdę tam, chodzę tam w nowości, to ja oszaleję tam. I nie wiem, dlaczego teraz nam się już to tak właśnie przekłada, że my się przerzucamy teraz na kupowanie gier, takich, które wiemy, że one na pewno nam się spodobają, a nie takich wszystkich, które po prostu, bo to gry. I też na przykład takie, które są naprawdę dostępne wszędzie, w każdym sklepie, tylko takie trochę perełki, nie? Że no rzeczywiście właśnie. Ich jest bardzo mała liczba. Kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę. I ja uważam tego, że naprawdę mamy fajne tytuły w kolekcji, bo dużo osób po prostu ich nie ma i my możemy je pokazywać. I teraz tak, powiem wam. House of Cards, czyli wykreślanka, która miała swoją premierę na Essen, ona już z tego co widziałem jest niedostępna. My jeszcze w ten tytuł nie zagraliśmy. Wiem tu, że tutaj są na pewno 4 różne poziomy trudności, jeżeli chodzi. Mamy również kostki, mamy jakieś żetony, coś musimy tak zaznaczać z kostkami i cyframi na planszy. Trochę mi się to kojarzy z Number Drop od AEG, które teraz miało swoją też premierę na SN jako wznowiona gra. Nie wiem jeszcze dokładnie, o co będzie chodziło w tym tytule, więc na pewno z pewnością, gdy w to zagramy, to też do was wrócimy, ale już możemy wam zajawić, że będzie. Możecie dać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani tym tytułem, czy może graliście i możecie nam coś o tym tytule powiedzieć. Druga gra, którą również żeśmy sobie zakupili, to jest Murland. Jakoś to wrzosowisko tak za mną chodziło trochę czasu. Jak się pojawiło, to też oczywiście kupiłem, mówię do Marcina, dobra, wezmę, bo to 120 zł, to tam wezmę, bo to jakaś taka logiczna układanka. I powiem wam szczerze, że ja już tam instrukcję przeczytałem i widzę tutaj naprawdę duży potencjał, ponieważ my tutaj będziemy zarządzać swoim wrzosowiskiem. Będziemy mieli swoją własną planszę wrzosowiska, na której nie będzie wyłożonych kart. Tu jak mamy w dwóch graczy, to wykładamy 3 karty wrzosowisk. Możemy w swojej rundzie pobrać taką kartę i zostawić ją pod swoją planszetką. Pod swoją planszetką możemy mieć maksymalnie 2 karty. Gdy mielibyśmy dołożyć trzecią, to którąś z tych kart już musimy dołożyć na swoją tą planszę po to, aby nam punktowało. Na kartach mamy różne warunki. Mamy różne żetony roślin, które musimy posiadać na swoim rzosowisku w konkretnym sektorze, aby można było tą kartę na ten sektor zagrać. Karty w rzosowisk mają różne symbole. Mogą mieć rośliny ukorzenione, czyli to jest taka roślina, którą jak zdejmiemy z tej swojej planszetki i położymy kartę, to z powrotem ona na tą kartę wraca. Jeżeli takich symboli nie ma, to my po prostu odrzucamy do rzeczy odrzuconych po prostu te karty po to, aby jakby za to zapłacić.
Możemy, jeżeli mamy jakieś dodatkowe żetony na swojej sektorze wrzosowiska, to my je wtedy wrzucamy na takie tory, o takie właśnie rzeczki, które będziemy tworzyć, ponieważ my tu będziemy też również tworzyć połączenia i na tym połączeniem nam te żetony będą mogły przepłynąć na inną kartę, po to, żeby nam zostały po prostu na przyszłość. Dodatkowo mamy tutaj różne zwierzaczki. Zwierzaczki nam będą punktować na koniec rozgrywki za sety, ale również za pary. Jak będziemy mieli pary, będziemy dostawać więcej punktów za zwierzaczki. Za najdłuższe połączenie nam będziemy punktować na koniec. Bardzo dużo się tu dzieje. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawy abstrakt logiczny. Jestem po instrukcji, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy nam się ta gra na pewno spodoba. Po instrukcji mi się spodobała i wydaje mi się, że Marcin na pewno też będzie. Ja już chcę właśnie w to zagrać, mam takie wrażenie. Na pewno gdzieś tam, może nie w przyszłym odcinku, bo przyszły odcinek będzie jutro, ale na pewno w jakichś kolejnych odcinkach gdzieś powiemy więcej, jak już na te gry trafią na nasz stół. Pierwsza gra Mu. Od Bruno Catani. W ogóle najlepsze jest to, że tak jest Mu. Tak jest Mu. Mu. Otwieram pudełko, wciągam instrukcję. Ja się tak przestraszyłem pierwszy raz, jak to zrobiłem. Bo ja tu nie wiedziałem. Ja tutaj sobie, Piotr oczywiście w pracy, ja sobie odpakowuję, tiririri. Ja tak ściągałem instrukcję i tu pod spodem była taka kartka. I to jest taka kartka, która oczywiście musi być w rzeczach elektronicznych zawsze włożona, tam informacja o bezpieczeństwie i tak dalej. I mi to się wróciło, nie zanurzaj w wodzie, nie wymienię baterii. Kartach? I jak to zamuczało, ja się tak przestraszyłem, to był w ogóle wieczór. A ja się wiecie, ja się boję naprawdę wszystkiego. Na horrorach po prostu jestem... Tak, pod kołdrą. A jak to zabuczało, czy taka była cisza w mieszkaniu, to ja oszalałem. A Dior tak. To jest gra Bruno Catali, w której będziemy... Jezu, Bałba się przebrał za krowę. Ma taboret jako cycki. W której będziemy zagrywać karty. Wymiona, przepraszam. Powiem tak, gra jest od 2 do 10 osób. Można w nią zagrać najlepiej od 3, bo wtedy to jest ten wariant podstawowy. 2 osoby mają troszkę zmienione zasady. Ta gra mi się kojarzy, że to jest taka hybryda trochę. Szósta bierze ze snem, ponieważ my tutaj będziemy z ręki zagrywać karty do takiego stada, które jest już wyłożone na stole. Możemy zagrać kartę albo większą, albo mniejszą. Nic pomiędzy. Po prostu karty muszą być tak ułożone. Oczywiście, gdy karty nie muszą być ułożone po kolei. Musimy po prostu zagrywać karty większe albo mniejsze do danego stada. Kolejnym naszym krokiem albo dostępną akcją jest, gdy nie możemy, bądź gdy nie chcemy, i to jest bardzo ważne, gdy nie chcemy, możemy zabrać całe stado do siebie i to będzie nasz stos punktowania na koniec rozgrywki i rozpocząć nowe stado. Gracz, który będzie miał tych much najwięcej, przegrywa. Te muchy są na kartach zaznaczone i gracz, który będzie miał powyżej i tam będziemy rozgrywać tury do momentu, aż ktoś przekroczy setkę. Okej. Okay. Czyli podobnie. Okej, okay, rzeczywiście. Nie? No. Rzeczywiście, te punkty. A zagrywanie tych kart jest podobne trochę jak w szósta bierze, tak bo zawsze zagrywamy, musimy tu, tam mogliśmy zagrywać tylko większe, tu możemy zagrać albo większą, albo mniejszą. I sami możemy też zadecydować, czy bierzemy ten stos punktowania już do siebie, bo na przykład widzimy, że ma mało tutaj nie ma nic zakrytego. Nie. No to tu wszystko zagrywamy ten sen trochę bez sensu, powiedziałeś. No tylko mi chodziło bardziej o to punktowanie na koniec, że gra się kończy, gdy w momencie przekroczymy konkretną liczbę. No to tak samo z szósta bierze. Tylko to w szósta bierze jest w sposób 66. Aha, 66. No tak, rzeczywiście, to ten sen bez sensu tutaj wrzuciłem. No. Dodatkowo mamy tutaj możliwości kart specjalnych. Kartę krowy, która zamyka stado, czyli kartę z numerem 0 albo 16, bo więcej niż 16 nie ma już kart, ani mniej niż 0, wiadomo, więc jeżeli położymy taką kartę, to wiadomo, że jedno stado z jednego strony jest już jakby zablokowane. Karty krów akrobatki, to są karty z numerem 7 i 9, je możemy zagrywać po prostu na karty, które już leżą. Dobrze, nie 7 i 9. Mamy karty krowy niemrawki, czyli dwie karty identyczne i możemy je zagrać pomiędzy karty, które nie są ułożone po kolei, czyli na przykład jak mamy 1, 8, 9, to możemy ją zagrać między 1 a 8, a nie między 8 a 9, no bo pomiędzy 8 a 9 nic nie ma. Chciałbym to przetestować bardziej w 3-osobowym gronie albo większym, ponieważ wtedy ta gra ma sens, bo jakby wariant dwuosobowy jest tu wrzucony po prostu po to, aby po prostu gra miała wariant dwuosobowy. Ale oczywiście zagramy w ten wariant, żeby sprawdzić, jak to zadziała. To jest gra naszego tygodnia. I może przez tę grę nie gramy w nic innego. Ja bym od razu zapowiedział, że to będzie gra miesiąca. Kocham tę grę. Wsiąść do pociągu Legendy Zachodu, czyli gra Legacy. Gra, której zasady są bardzo podobne do zwykłych pociągów, wręcz nawet identyczne. No takie same, no. Tylko mają różne urozmaicenia, ponieważ w kartach wagoników możemy mieć gazety, które nam pozwalają dociągać karty wydarzeń. Karty wydarzeń modyfikują troszkę rozgrywkę. Oczywiście nie mówię tu o modyfikacjach, które wprowadza tryb Legacy. Natomiast na sam początek, tutaj nie zdobywamy punktów zwycięstwa, tylko zdobywamy kasę, bo my tutaj rozwijamy swoje firmy, firmy kolejowe. Tak naprawdę właśnie wydarzenia ewentualnie wprowadzają coś z tymi pieniędzmi związane.
oszczędzonymi. Mhm. Na przykład musimy coś więcej pieniędzy zapłacić, coś możemy sprzedać po drodze. Chodzi o to, aby po prostu mieć tych pieniędzy, jak rozumiemy, po najwięcej. Całej kampanii najwięcej. Tak. Bo to, że mamy najwięcej, czy najmniej, kasy po konkretnej rundzie, na początku dla nas nic nie znaczy. Bo my sobie takie fajne bileciki w ogóle z informacją o tych pieniądzach dowody chowamy w takiej... Takie. Skrytki. Mhm. Natomiast po pierwszej rozgrywce jakby to za bardzo nic nie znaczy, bo tylko to, kto ma mniej kasy, mówi o tym, kto będzie pierwszym graczem w kolejnej rozgrywce. Mhm. No ale z kolejnymi rundami, bo my już jesteśmy po czwartym scenariuszu i są pewnego rodzaju przywileje, bo osoba, która przypuśćmy będzie miała najmniej, będzie dostawał kartę konkretnego pracownika. Ty zdradzasz! To nie jest zdrada. No pewnie, przecież to nie było w pierwszej rozgrywce. A ja mówię o kolejnych już. Aha, czyli już, to tu będzie spoiler alert. Chociaż nam powiedział Tomek, że możemy o tym mówić. No wiem, ale ja nie wiem, czy ludzie chcieliby o tym mówić. Nie chcę, w sensie nie chcę mówić o, ja nie chcę mówić o tym, co tu na przykład można znaleźć w tym magicznym pojemniczku, jaki tam jest super gadżet. Chciałbym o tym powiedzieć, ale nie mogę. Natomiast chodzi mi o to właśnie, że powiedziałem po prostu o tym, że pieniądze nie mają, że jakby pieniądze mają znaczenie na koniec całej gry, ale z czasem będą miały znaczenie po konkretnych rundach, bo osoba, która na przykład wygra konkretną rundę, będzie mogła zdecydować, które jak pudełeczko będziemy rozwijać planszę. No bo jak wiecie, pewnie z wszystkich zapowiedzi, jest to gra typu właśnie Legacy, my zaczynamy rozgrywkę z bardzo małym fragmentem planszy. Mm. Tylko z jednym takim elementem, aż czasem będziemy dokładać planszę, a każda kolejna plansza wprowadza nowe reguły gry. Ja też uważam, że ta gra jest takim, też możemy o tym powiedzieć, to jest gra taka, która jest takim combo różnych tytułów wsiąść do pociągu. Oczywiście każdy tytuł coś innego wprowadza. Wy na przykład w jednym najpierw musimy zbudować tor, żeby móc po nich jechać. Mm. Musimy patrzeć na przykład na najdłuższą naszą trasę. Normalnym wsiąść do pociągu, po prostu zdobywamy punkty za liczbę wagoników, którą dołożymy do jednego od miasta do miasta, nie? Mm-hmm. A tego na początku tutaj nie ma, to dopiero jest z czasem. Tu może karty nie będziemy drzeć jak w... A może będziemy z czasem, nie wiemy. Jak w Denku Legacy, ale tu się dzieje coś innego. Bo chcę powiedzieć, nie mogę. Tu się dzieje coś innego i tu co, to, co się dzieje... I już po drugiej rundzie. Po drugiej rundzie... Po pierwszej, do drugiej dochodzi. W drugiej rundzie już to dochodzi. Jak otworzyliśmy to pudełeczko właśnie, to ja miałem taką minę. No szerzej nawet. Aż do momentu, kiedy mogliśmy coś zrobić z tym gadżetem, który tam jest w środku. Ja jestem po prostu zauroczony tą grą. My gramy w nią w zasadzie codziennie, odkąd ją dostaliśmy. No z drugiej strony też nie chcemy zagrać, wiecie, bo tak naprawdę moglibyśmy zagrać wszystko od razu. To jest tylko 10 rund tak naprawdę. Nie wiemy, co będzie na końcu. Jak rozumiem, po prostu będziemy mogli grać tę grę z zasadami, które my po drodze stworzyliśmy. Bo też są oczywiście naklejki po drodze, tak, które będą modyfikowały plansze. Okej, to 12, przepraszam. Ale najlepszy fan jest właśnie z tego grania po prostu w Legacy. Bo ja wam powiem, nawet wczoraj Marcinowi powiedziałem. Sama rozgrywka to jest najmniejsza część tego całego procesu grania w tę grę. Ponieważ my gramy i to trwa dosłownie, nie wiem, 20 minut, a cały proces czytania nowych rzeczy, czytania nowych pocztówek, wprowadzania nowych zasad, naklejania naklejek w instrukcji, dokładania nowych planszy, czytania nowych zmiennych, wszystkiego, to w to, tej całej nowej historii, to jest jakby główna ta mechanika tej gry. Tak. Ja uwielbiam to. Jeśli chodzi o tę część, co nam wpadło w ręce, skończyliśmy i jeszcze oczywiście będzie co nam wpadło w ręce w drugim filmie, który będzie jutro. Natomiast obiecaliśmy wam też to, że powiemy wam trochę więcej o grze Kronika, Beatbox od też Rebela, bo zagraliśmy sobie w ten tytuł i chcemy się z wami podzielić naszymi wrażeniami. Grało mi się naprawdę bardzo fajnie. Jest to gra, której będziemy właśnie nie wysyłać swoich pracowników, bo my tak naprawdę będziemy mieli na daną rozgrywkę taką specjalną kartę, która będzie nam mówiła, jakie kosteczki w danej rundzie musimy wrzucić do worka, aby później z tego worka te kosteczki w różnych kolorach wylosować i położyć na konkretnych miejscach planszy, które są miejscami związane akcji. Z akcjami. I my teraz w swojej turze będziemy pobierać taką kosteczkę z danej akcji, bo ta kosteczka może nam się przydać do tego, aby zapłacić w innej akcji tą kosteczką. Pobierając ten żeton, tą kosteczkę z danego pola, będziemy mogli wykonać akcję, która jest powiązana właśnie z tym miejscem. Czyli będziemy mogli, nie wiem, odpalić dzień targowy, będziemy mogli zbudować sobie jakąś przyczepę, wyhodować krowę, będziemy mogli iść do kościoła na mszę. Nie, msza będzie na końcu, ale będziemy mogli iść do księdza, bo tam na takim torze u księdza będziemy się. Będziemy mogli iść do ratusza, będziemy mogli podróżować do innych miast, będziemy mogli uprawiać pole, będziemy mogli się rozmnażać, czyli powiększać swoją rodzinkę, bo tu jest akurat to kluczowe,
w tej grze, ponieważ my tutaj, oprócz tego, że będziemy zarządzać tymi swoimi ludzikami, to za większość akcji będziemy płacić czasem. I mamy taką klepsydrę. W momencie, kiedy ta klepsydra u nas na planszy przekroczy pole, będziemy musieli uśmiercić któregoś z członków naszej rodzinki. Ale tego, który jest najstarszy, tak. Czyli ten, który się pojawił pierwszy na planszy, czyli ten z numerkiem 1 na początku oczywiście. Z czasem rozgrywki będziemy mieli tych ludzików do wartości nawet 4, czyli w danym momencie ludzi, który jest albo na planszy, albo u nas na naszej planszeczce, nie w worku księdza, jakkolwiek to brzmi, będzie musiał być uśmiercony ten z najmniejszym aktualnym numerem. Ten człowieczek, który będzie uśmiercony, ma kluczowe znaczenie, bo ta osoba zapisuje się w tytułowej kronice. W zależności od tego, w jakim miejscu ta osoba była w momencie zgonu, on zapisuje się w konkretnym wierszu kroniki. Jeśli na przykład w danym momencie ona była w ratuszu, i to jest właśnie ważne, my z jednej strony w ratuszu otrzymamy punkty zwycięstwa na koniec gry, w zależności od tego, gdzie nasz ludzik był na to w ratuszu. Natomiast jeżeli chodzi o kronikę związaną z ratuszem, ma najmniej właśnie pól powiązanych z ratuszem chociażby, więc musimy zdecydować, czy chcemy mieć punkty z toru ratusza, czy przenieść tego ludzika o tej najmniejszej wartości na kronikę powiązaną z ratuszem, aby na koniec gry otrzymać punkty za kronikę, czyli ilu naszych mieszkańców w naszym królowie zapisało się w tej kronice. Jeśli nie będzie miejsca w kronice, no bo już tylu mieszkańców było o konkretnej specjalizacji, wtedy oni są po prostu standardowo chowani na cmentarzu przy kościele, nie otrzymują żadnych punktów, tam jest bardzo mało tych nagrobków i generalnie gra się właśnie skończy albo kiedy nie będzie miejsca w kronice, albo kiedy nie będzie już miejsca na cmentarzu przy kościele. Tak. Ja w ogóle myślałem, że ta gra jest po pierwsze, że jest trudna, bo wiecie, każde wielkie pudło to oczywiście już w głowie macie milion myśli, że instrukcja ogromna i tak dalej. Instrukcja jest napisana, uważam, fenomenalnie, czyli ze świetnymi przykładami, bardzo łopatologicznie, prosta, same zasady są bardzo proste, natomiast trzeba naprawdę fajnie pokombinować, co nam się bardziej opłaca, jak tym czasem zarządzać i tak dalej. Jest świetnie ułożone wszystko w tym insercie, super. Bo gra też wprowadza dodatki. Za ślubiny, karczmę powiązaną, gdzie będziemy mieli dodatkowe pole, gdzie będziemy również produkować właśnie piwo. Czy jest dodatkiem z tymi żeglarzami, gdzie będziemy mieli drugą w ogóle stronę planszy, nie będziemy już podróżować po świecie, tylko będziemy już pływać po tym świecie i będziemy odkrywali nowe rzeczy, które będziemy mogli sprzedawać, czyli tam jest chyba herbata. My akurat nie graliśmy, natomiast ja przygotowywałem do materiału 5 minut z planszówką zarys, więc pamiętam, że na przykład wprowadzają nowe elementy, które będziemy mogli właśnie sprzedawać podczas dnia targowego. Są też karty nowych mieszkańców, które nam coś będą dawały. Mnóstwo rzeczy jest w całym pudle, więc my naprawdę polecamy, chociaż ludzie piszą o tym, no bo to jest ta gra, która wcześniej nazywała się... Pokolenia. Dokładnie. Tam ta gra jest spokojniejsza, jeśli chodzi o wygląd. Nam się podoba ten wygląd. Nie graliśmy w tamten tytuł, ale ludzie, którzy mają porównanie z tamtym, twierdzą, że tamten jest po prostu ładniejszy. Jak graliśmy pierwszą i drugą rundę, już w trakcie drugiej rundy tyle ludzi mi kipnęło na tym cmentarzu, że ja mówię do Marcina, ty, ja nic nie zdążyłem zrobić, żadnych punktów nazbierać, a nam się zaraz ta gra skończy. Bo okazało się, że im dalej się grało, tym człowiek wiedział, jak bardziej i jak lepiej zarządzać tymi ludzikami, jak się opłaca, żeby właśnie nie tak szybko umierać. A ja na początku jakoś nie zrozumiałem za bardzo chyba tego umierania i tak se kipnąłem raz, dwa, bo chciałem wykonać więcej akcji na raz. Za dużo tego czasu wydałem i się okazało, że ja, wiecie, nagle nie mam co zrobić. Właśnie to zarządzanie tym czasem, to zarządzanie tymi ludzikami, nagle się okazało, że da się i nam się ta rozgrywka z pierwszych dwóch dynamicznych rund rozszerzyła do fajnego strategicznego kombinowania na kolejne 4 czy 5 rund, do kolejnych losowań, więc super, naprawdę bardzo fajny tytuł. To tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym odcinku zapraszamy Was na kolejne gierki, kolejną taką samą stertę z nowymi tytułami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, miał być krótszy, widzę, że 49 minut, ale tutaj na graniu, więc podejrzewam, że będzie trwał 30. I tyle, widzimy się jutro. Trzymajcie się, hej!